Mama zachęca do tego, żeby się dzielić. Ostatnio na spotkaniu czwartkowym zawstydziłem się, więc mówię, chciałem dzisiaj coś powiedzieć, ale zapomniałem, że dzisiaj jest czas świadectw. Więc się z tego ucieszyłem bardzo. Niektórzy mają dar mówienia, niektórzy mają dar wykonywania pewnych rzeczy, niektórzy jeszcze wiele innych. Na spotkaniach i na kazaniach rozważamy temat fan czy naśladowca. Temat nie mam możliwości w niedzielę słyszeć kazań, ale rozważamy też to w czwartek. I temat bardzo dotykający, bo przypominający nam o tym, czy ponosimy, czy jesteśmy Bożymi sługami, dosłownie sługami, którzy oddają całą rodzinę, cały swój majątek, swoje hobby, swojego ukochanego i wszystko, co jest dla nas cenne, dla Boga. Stawiamy Pana Boga na pierwszym miejscu i potem szeregujemy według priorytetów, które Pan Bóg nam daje. Jest to niesamowite, bo musimy sobie uświadomić, że jeżeli jest inaczej, to coś jest nie tak w naszym życiu i nasza religijność nie wystarczy, bo potykamy się. I sam w swoim życiu, kiedy nawróciłem się w 2000 roku, przyjąłem chrzest, minęło 15 lat od mojego nawrócenia. Wiele rzeczy się działo, były wzloty i upadki, ale Chrystus pokazał jedną najważniejszą rzecz, jeżeli pycha przechodzi też tuż przed upadkiem. I jeżeli podnosimy wysoko brodę i mówimy, że jesteśmy naprawdę wierzący, to Pan Bóg pokazuje, że jeżeli się nie skupimy na Nim, to po prostu upadniemy. Wielką zachętą jesteście, nie będę pokazywał, nie będę patrzył na te osoby, które się nawróciły, które opowiadały żywo o tym, co Pan Jezus zrobił w ich sercu. Dla nas to było wielkie wzmocnienie, też wielka radość przepełniała nas, że na nowo widzimy, jak Chrystus zmienia was. Jest to wielki przywilej patrzeć na takie osoby. Cieszymy się bardzo z tego i też mamy nadzieję, że nasz Kościół będzie jeszcze większy i jeszcze bardziej będziemy przez to zachęceni, aby dzielić się Ewangelią. Powiem też taki jeden przykład z naszego podwórka. Jechaliśmy po kanapy gdzieś tam za miasto z szwagrem. Ktoś wpadł w... zrobiła się wyrwa w drodze, no i zawiesił się samochód. Dwie panie siedzą załamane, nie wiedzą, co zrobić. Ja należę do osób, które chętnie, szybko pomogą. Mówię do szwagra, siadamy, pomagamy. Słuchajcie, prawie po kolan, no nie przesadzam, no kostki w błocie, całe buty w błocie, mokre skarpetki. Dwie panie szczęśliwe, bo wypchnęliśmy im samochód, mogły pojechać do domu. Podziękowaliśmy, idziemy. One szczęśliwe, z radości wręczyły nam jeszcze pieniądze, chociaż nie chcieliśmy, dały nam. Pokazało to mojemu szwagrowi, że on by nie wstał, nie pomógł. W ogóle stały 3-4 samochody. Nikt się nie zlitował. Wszyscy stali, czekali, bo nie było przejścia, nie było przejazdu. Ale też tym sobie uświadomiłem, że to, co też dzisiaj było mówione, że czynem mamy pokazywać nawet w takich błahych sprawach. Pomoc bliźniemu, pomoc, nie wiem, przy pilnowaniu dziecka, bezinteresownego, kiedy ktoś potrzebuje, czy nawet za niewielki zwrot jakichś kosztów poniesionych, jeżeli ktoś jest w stanie. Jest to wielka rzecz, bo inni widzą naszą troskę i nasze poświęcenie. Dziękuję.